Nic nie pijcie, bo się pomylicie w liczeniu. No. To wyglądać? Jebo! Dawaj, dawaj. W niedzielę 14 kwietnia rezerwy wągrowieckiej Nielby zremisowały 2-2 w meczu 20 kolejki pilskiej klasy okręgowej z Polonią Piła. Barcelona odpadnie z Bayernu. Ale chciałbym, żeby grał kurwa Real z tym. Barcelona. Real z Barcelona. Nie. Real z Bayernem. No. Real z Bayernem? To żeby był ciekawe. Wszyscy są w formie, nie? Wszystkie cztery. Ale Barca gra z Bayernem. Wczoraj i ten. My normalnie ciężko z Bayernem. Bayern. Druga strona od razu. Wyżej, polo. Co? Bayern. No ale tak, Patryk, mniejszy. Emil do środka zejdź, Emil do środka. Jedź do przodu, jedź, daj ci. Daj mi. Tak, błąd. Przejebista pogoda na granie, no. Najlepsza. Tak koło łocha. Gospodarze objęli prowadzenie w drugiej minucie. Po faulu w polu karnym na Arturze Bartkowiaku arbiter podyktował jedenastkę. Rzut karny wykorzystał sam poszkodowany, otwierając wynik meczu. Gol. Palec zaciął. Ej, brawo! 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 Co? Też mu zapierdala. Wyrównujący gol dla gości to samobójcze trafienie Roberta Wilisza. Tuż przed przerwą żółto-czarni zdobyli drugiego gola po uderzeniu Jacka Figaszewskiego. W końcówce meczu bramkarz Nielby Karol Herman skapitulował po strzale Jakuba Skwarka. Spotkanie zakończyło się podziałem punktów. Z przebiegu meczu nie był zadowolony trener nielbistów Łukasz Mendel. Generalnie ten remis to jest dla nas jak porażka. Praktycznie graliśmy cały mecz z bardzo dużą przewagą. Nie wiem, jakiś chyba fatum ciąży nad nami, dlatego że przeciwnik stworzył w tym meczu dwie sytuacje bramkowe. Jedną wykorzystał, jedną my sprezentowaliśmy. Dlatego to jest bardzo trudne do wytłumaczenia, to co się dzisiaj tutaj stało. No mam nadzieję, że w następnym meczu uda nam się przełamać i wreszcie będziemy wygrywać już tak bardziej regularnie. Nie można mieć zastrzeżeń do gry zespołu, bo chłopacy walczyli i grali bardzo ambitnie. Wiele akcji mogło się podobać. Niestety naszym problemem jest na dzień dzisiejszy skuteczność. Przy tych sytuacjach stuprocentowych, które mieliśmy, powinniśmy chociażby jedną z nich jeszcze wykorzystać więcej. Nie byłoby problemu, a tak właściwie mamy wynik remisowy. I na pewno jest to dla nas bolesne.